numer 5. Dzisiaj witam się z Wami dosyć późno, ponieważ mamy już popołudnie, prawie godzinę 14. Ja właśnie wybieram się na tramwaj i jadę na takie małe zakupy spożywcze do Lidla. Jak już wiecie, Lidl jest ulubionym naszym sklepem od jakoś tak 2 lat, myślę. Na początku chodziliśmy cały czas do Biedronki i do Mili. Teraz Mila przekształciła się w delikatesy, ale tam jakieś takie dziwne historie się czasem toczą i jakoś, no nie po drodze w ogóle. No i później tak stwierdziliśmy, ale czemu by nie pójść do tego Lidla? Nie zobaczyć, nie przekonać się. No i tak już zostało. Po prostu jeśli zakupy, to tylko Lidl. Ale już Wam chyba kiedyś o tym wspominałam, więc nie chcę się tutaj powtarzać. No, także od rana troszeczkę porządków, jak mogliście zauważyć. I teraz już mogę się do Was odezwać. A do Lidla jadę głównie po włoszczyznę, po jakieś mięsko, takie porcję rosołową, coś w tym stylu, bo chcę zrobić żurek. Także zobaczymy. Ja żurku chyba sama nie robiłam. Zawsze robimy wspólnie z Dominikiem, ale teraz w weekend mamy gości. W sobotę idziemy razem z Dominikiem do pracy, w sensie on idzie do pracy, ja idę do pracy swojej. No i w niedzielę mamy gości cały dzień, więc nam ten weekend po prostu odpada. Jeszcze w sobotę będziemy sprzątać samochód. Także stwierdziłam, dzisiaj nie mam nic na obiad. No już taka dosyć późna pora. No i mówię, no wiecie, przejadę się, zrobię zakupy. Wejdę jeszcze do piekarni po jakieś pieczywo, bo ja nawet śniadania dzisiaj nie jadłam. W sumie wczoraj też nie, bo nie chciało mi się wczoraj w ogóle wychodzić z domu. Wczoraj był mój pierwszy dzień wolnego. Dzisiaj jest mój drugi dzień wolnego, jak widzicie. Troszeczkę od rana jestem bardziej aktywna i po prostu... Tak. Także nie przedłużając, biegnę na tramwaj, biegnę na te zakupy. Mam nadzieję, że szybko uda mi się je zrobić, wrócić do domu i się tym zająć. Tam w tle nadal za choinką stoją kartony. I tak wiecie, już sobie obiecuję, że je sprzątnę, że ogarnę i mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda. Myślę, że dzisiaj mi się to uda, żeby... przeorganizować, trochę przesortować te ozdoby i po prostu przełożyć je też do nowych kartonów, bo sobie przyniosłam z pracy, więc zobaczymy, może później mi się to uda. Ja już, jak widzicie, gotowa do wyjścia. Maseczka jest, czapeczka nowa też jest, kurtka nowa również, takie oto rzeczy. I jak wrócę, to jeszcze czeka na mnie odkurzanie i mycie podłóg. Tak. Rano zamiatałam, bo jak widzieliście w rutynie naszej sprzątaniowej, to zawsze na wieczór zamiatam, rano odkurzam. A ostatnio mi się przemieniło, na wieczór odkurzam, rano zamiatam. Ale widzę już, że po prostu trzeba. Trzeba już poodkurzać, no bo tutaj zamiatanie nie wystarcza. Zdecydowanie nie. Wróciłam przed chwilką z tych zakupów, które miały być małe, jak Wam mówiłam. No, troszeczkę jednak wyszły większe. Na tyle większe, że Dominik musiał po mnie przyjechać, bo się nie potrafiłam zabrać z torbami. Jeszcze weszliśmy w drodze powrotnej po rybkę i do piekarni, do Kłosa, tak jak Wam mówiłam, bo mają bardzo dobre pieczywo, przynajmniej według nas. Więc na szybko Wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam nasz ulubiony majonez, włoszczyznę do żurku, mydło w płynie, pomarańczki, dwie paczki worków na śmieci w ciekawych zapachach świątecznych. Nie umiałam przejść obojętnie. Zapach skórki pomarańczy i mroźnej maliny, coś takiego. Tak. I powiem Wam, że ten zapach, ten mroźna malina, bardzo ładnie pachnie. Także fajne te worki. Oliwki czarne, pomelo. Ogórki dwa zielone są bodajże. Rybka. Pomidory. Pomidory suszone. Dwie puszki pomidorów. Same pomidory. Sałatki dwie jajeczne z boczkiem. Z Lisnera, dwie te same.
paczka taka potrójna kukurydzy, ogórki, korniszony, takie w plasterkach, one są fajne na kanapki. Nasze ulubione pomidorki kolorowe do sałatek są super. To nie jest rukola. Roszponka. Roszponka i miks jakichś takich listków. Ser w bursztyn. Pszynka prosciutto cotto. Uszka z kapustą i z grzybami. I chciałam wam pokazać, jaka to jest paczka ogromna. Patrzcie. To jest paka. Paczka normalnie. Kilogram. No, fajnie. Jedna cukinia, drugi zielony ogórek, rzodkiewki. No i tutaj są bułeczki, chlebek, który jest mięciutki i na pewno będzie smaczny. Taki chlebek fajny, staropolski. Tutaj są jakieś kartofelki, Dominik sobie zażyczył. I są krokiety z mięsem i z kapustą i grzybami. A tu jest rybka. Zaraz będziemy sobie robić kolację, więc wam pokażę mniej więcej, co tam w środku się znajduje. No, także takie zakupy miały być malutkie, a jednak nie są takie małe. I jeszcze jedną rzecz mam, ale to wam później pokażę. Pojedzone, popite i wiadomość z paczkomatu. Patrzcie, jakie tu mam małego szkarabeusza. I powiadomienie z paczkomatu, że właśnie została mi jeszcze na paczka, więc biegnę odebrać paczuszkę. A w tej paczuszce, moi drodzy, ja wiem, co jest. To niestety żadna niespodzianka. Są tam rajstopy. I mam nadzieję, że się w nie zmieszczę. Jeszcze nigdy nie zamawiałam rajstop przez internet. To jedno. Drugie, bardzo nie lubię rajstop. Także ciekawe, co z tego wyjdzie. Rajstopy zamówione tylko i wyłącznie na specjalną okazję, którą jest Wigilia. Tylko po to. Tu gdzieś w ogóle jest Leon. O! Patrzcie, Leon! No i mruczy jeszcze ciciuś. Patrzy, że ja wychodzę. No. Powiem wam w ogóle, że jak człowiek jest głodny, to potem je wszystko naraz i o, pojedliśmy. Leosiu, ty nie wychodzisz. Mama idzie. I ciemność nastała. Gdzie siedzieć? Przychodzę tutaj do was prawie o północy z taką informacją, że jutro będziemy sobie kontynuować ten vlogmas. Dzisiaj bardzo mało udało mi się nagrać, tak naprawdę praktycznie nic. Mało też się do was odezwałam, a mam tematy, czy mam tam jakieś, wiecie, kwestie do poruszenia i chciałabym tutaj się jeszcze odezwać, a dzisiaj niestety mi się nie udało. Nie udało mi się z tego powodu, że troszeczkę za długo mi zeszło w sklepie, to po pierwsze, a po drugie, jak wróciliśmy, to jakoś tak, wiecie, mnie dopadło takie zmęczenie, że tak naprawdę teraz wstałam z łóżka, żeby się tutaj odezwać do was, żeby zmyć makijaż i po prostu pójść spać. Tak. Nie żegnam się z wami. Tak jak mówię, jutro będę dalej kontynuować, więc będziemy mieć vlogmas z dwóch dni. Myślę, że po mnie widać, że po prostu jestem wymęczona, ale wiecie, jeszcze doszły do tego wszystkiego kobiece dni i po prostu jest mi
Ciężko. Także do jutra, kochani. Kupiliśmy sobie ekspres do kawy i powiedzcie mi teraz, czy to jest normalne, że para, która nie pije kawy w ogóle, która nie lubi kawy, kupiła sobie ekspres. Wiecie dlaczego? Ano po to, żeby przekonać się do tej kawy. Ja nie wiem jak to się potoczy wszystko. Na razie mam mieszane uczucia, ale muszę przyznać, że kawa po prostu jest przepyszna. To jest zupełnie inny smak niż jak sobie robicie sami, więc tutaj akurat jest, wiecie, jakiś plus. A jeszcze wyhaczyłam w Lidlu takie szklaneczki z tego szkła borokrzemowego i one są takie cudowne i mi się tak strasznie podobają takie szklanki. No więc zobaczymy, będziemy próbować, zobaczymy czy jesteśmy fanami kawy. Czy się do niej przekonamy. Powiedzcie mi, jakie wy macie nastawienie do kawy, bo ja wiem, że wielu ludzi po prostu nie wyobraża sobie dnia bez kawy. My tymi osobami z pewnością nie jesteśmy i na pewno się to nie zmieni. Na pewno nie pokochamy kawy tak bardzo, żebyśmy nie potrafili bez niej wyjść z domu czy cokolwiek zrobić w ciągu dnia. Także no, dajcie znać koniecznie. Jestem ciekawa. Ja mam w rodzinie ogromnych fanów kawy. Moja mama na przykład nie wyobraża sobie dnia bez kawy. Także jestem ciekawa. A teraz zmykam jeść i potem się z wami przywitam już, tak wiecie, twarzą i wam powiem, jaki plan na dzisiejszy dzień. Teraz już oficjalnie witam się z wami w 6. dniu Vlogmas. Tak jak wam obiecałam, nagrywam dzisiaj również, ponieważ wczoraj tego materiału troszeczkę mało było, mało się do was odezwałam. Dzisiaj nie będę już jakoś tutaj dużo nagrywać i dogrywać, bo też chciałabym troszkę wcześniej sobie przysiąść do komputera, żeby to zmontować. Wczoraj wam mówiłam, że będę robić żurek. No i gdybym ten żurek zrobiła, to pewnie bym wam go już pokazała. Ale wczoraj pojechałam na te małe zakupy i po prostu wróciłam chyba po 2 godzinach do domu. Nie będę wam tutaj opowiadać szczegółów, ale po prostu tak to jest, jak kobieta sobie napakuje do torby wszystkiego, a później nie potrafi się z tym, wiecie, ruszyć. No i tego żurku wczoraj nie zrobiłam, a dzisiaj Dominik do mnie zadzwonił, że on by zjadł barszcz. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak pójść do Lewiatana, bo tutaj mam najbliżej Lewiatan, no i mieć nadzieję, że w Lewiatanie dostanę buraki. Byłam w tym naszym Lewiatanie, wróciłam i melduję, że kupiłam wszystko to, po co poszłam i czego potrzebowałam. Są nadprogramowe rzeczy, ale jednak w trakcie, jak już byłam w sklepie, okazało się, że one się przydadzą, także wiecie. Mam buraczki przede wszystkim, jak tylko je zobaczyłam na wejściu, to od razu pobiegłam, jeszcze pani dosypywała. Były w promocji,
99 groszy za kilogram, więc wziąłem dwa. Nie wiem, po co mi tyle buraków. Jeśli przeżyją do przyszłego tygodnia, no to wiem, co z nimi zrobię. Zrobię następny barszcz. A jeśli nie, no to troszeczkę będzie słaba akcja. Wzięłam ocet, łyżeczki, takie dwie, do, wiecie, zamieszania cukru, którego my używamy niestety. Wzięłam borowik szlachetny, krojony, tak widzicie, suszony, bo słyszałam, że fajny aromat daje do zup, więc stwierdziłam, że no, warto by spróbować chociaż raz. My nie jesteśmy fanami grzybów, ale spróbujemy, zobaczymy. A tutaj sekcja cukier i niezdrowo. I mamy tutaj Kapitana Jacka, mamy Radlerka i Pepsi. Tutaj gotuje się nasz bulion. On tak ma sobie 2 godziny popyrkać na ogniu. Mam przygotowane już buraczki, obrane, pokrojone. Także zupa tak naprawdę nie będzie wymagała ode mnie żadnego większego wkładu pracy oraz obecności mojej przy niej, bo jak ten bulion się nam zrobi, to tylko wrzucę buraki, dodam te grzybki i tak naprawdę tam więcej pracy przy tym jakiejś szczególnej nie będzie. Także ja bardzo lubię takie dania. Powiedzcie mi, czy wy też jesteście fanami obiadów, które same się tak naprawdę przyrządzają. My tylko kroimy warzywa czy coś, mięsko przyprawiamy, a reszta po prostu przez godzinę czy dwie sama się sobą zajmuje. Moim zdaniem to jest po prostu rewelacja i jak najczęściej korzystam właśnie z takich przepisów. A teraz, moi kochani, przejdziemy sobie do kalendarzy adwentowych, o których zapomniałam w ostatnim vlogmasie. Zapomniałam również się z Wami pożegnać, za co Was bardzo przepraszam, ale po prostu jakoś plany się inaczej potoczyły i zabrakło mi tego czasu. Więc pokazuję Wam teraz kalendarze. Co prawda kalendarzy było 4. Niestety jeden nam gdzieś wpadł za komodę. Nie będę go teraz próbować wyciągać, bo i tak to był kalendarz z czekoladkami. Ponieważ ten kalendarz, musicie wiedzieć o tym coś. Jak widzicie, on jest praktycznie cały pootwierany. Ponieważ zostawiłam go na jedną noc i koty po nim chodziły, koty próbowały go zjeść, dosłownie. Także on był schowany, sobie leżał w komodzie i czekał, aż w końcu sobie przypomnę. A tak naprawdę ja cały czas pamiętałam o tych kalendarzach, tylko no jakoś nie było tego czasu. Więc nie przedłużając, teraz otwieramy sobie okienko z dnia wczorajszego i dzisiejszego. Co prawda tutaj tych okienek jest więcej, ale tak jak Wam już mówiłam, wcześniejsze sobie otworzymy sami, no bo skoro nie nagrywałam w tamte dni, to nie ma potrzeby ich pokazywać tak jakby. Więc dzisiaj, który my dzisiaj mamy dzień? Właśnie, to jest dobre pytanie. Już wszystko wiem, mamy dzisiaj 18 grudnia, więc otwieram 17 i 18. 17 już widzę tutaj. Dominik się na pewno ucieszy z tych okienek, które będzie sam mógł otworzyć poprzednich. I mamy tutaj przepiękny domek. Ja nie wiem, ile tutaj będzie widać. Mamy taki śliczny domek, naprawdę cudowny. I teraz szukamy sobie 18. Wy już pewnie widzicie, a ja nadal nie. Mam na napisie Milka. O, jakiego buta tu mamy. No, od Mikołaja. Piękny but. Czekajcie, może uda mi się go tak wyjąć, żeby nie zostawić. Nie, chyba. O. Ale mamy buta. Takiego pięknego. Dobra. Czyli otwieramy sobie kalendarz numer 2. To jest ten nasz kalendarz z Cadbury, z Dealsa. I również tutaj szukamy 17 i 18. I 17 widzę właśnie tu. Ho, ho, ho. No ładnie. I mamy, no, Mikołaja, no tak. Dziwne, że w 17, a nie w 6. No, ale już nie będziemy tutaj jakby się zagłębiać w ten temat.
I mamy 18. Tylko ja sama, powiem wam, że ja sama nie widzę tutaj za wiele. Także otwieranie w takim pięknym świetle to naprawdę nie są przelewki. I mamy jakiegoś krasnoludka, krasnala. A tu pisze co? Hu. Ja nie wiem, jak to się czyta. Mean spice. Mean spice. To są jakieś takie te ciasteczka ichsze. Ingsze. Boże, co ja gadam w ogóle? Dobra, przejdźmy sobie do kalendarza, na który najbardziej wszyscy czekają. Czyli cała piątka kociaków. I otwieramy osiemnastkę. Osiemnastkę. I mamy beef liver. Rinder. Coś tutaj mamy z renifera. I tutaj mam już pierwszą chętną. Także zaraz dostaną. I jeszcze szukamy siedemnastki. Dobra, kochani, znaleźliśmy siedemnastkę. Tylko problem jest. No właśnie, bo koty chodziły i po prostu to wyniosły. No i koty też dostaną z poprzednich okienek zaraz, więc będą się bardzo cieszyć. I tutaj mamy coś, mamy tutaj serduszka drobiowe. No to jest akurat, jak Wam ostatnio mówiłam, uwielbiają. Więc tak, otwarliśmy sobie kalendarze. Także ja biegnę montować. Się z Wami żegnam i życzę Wam udanego wieczoru, udanego dnia, tygodnia. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Życzę Wam wszystkiego tak naprawdę co najlepsze. No i pa, pa!